ciąg dalszy żywiołaków. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Kolejne pół godzinki spędzimy na żywiołakach. Teraz zaczynamy z bonusem już złotym przez 7 minut. Albo... czekajcie, zresetuję sobie czy sesję. Okej. Okay. Butki mi się skończą za 15 minut, więc... nie wiem, jak z moimi drugimi butami. Zobaczymy. Teraz jest aktywowany bonus expa. Ludzie wrzucili w serwerowy bonus exp. To mam nadzieję na troszkę lepszy exp. Nie ma żadnych złotych potworów. Wróżka, 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 dawaj mi buffa, wróżka. Gdzie jesteś, wróżka? Dawaj mi buffa na nieśmiertelność. Nie chcę. O, odpalił się buff. Teraz, jak już wszystko wybite. Dobra. Dobra, dzięki, wróżka. Wróżka dopiero wzięła, jak już wszystko wybiłem. O, jest złoty potwór, bardzo ładnie. Zobaczymy na bonusie dodatkowym expie dostanę. Ile dostanę? Expa. 528 tysięcy. No, to na pewno więcej niż normalnie. Okej, okay, i lecimy z tym koksem dalej. Mogę sobie odpalić bonusika, tak dla siebie, z expem extra, ale nie mam butów, nie wiem na ile, nie wiem, nie pamiętam nawet ile mam czasu drugiej. Wiem, że już końcówka, kilka minut zostało, to nawet mogę tych 30 minut nie wykonać. Dobra. Dobra, 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 dobra. Lecimy z tymi żywiołakami. Na ostatnim filmiku chodziłem na tych samych. Tutaj macie wodniste żywiołaki po drugiej stronie. Ale tych wodniste to uciekają, więc nieprzyjemnie jest na nich ekspić. Więc ja tam nawet nie zerkam. Tutaj po prostu wszystkie potwory do mnie podchodzą. Przyjemniej jest ekspić. Nie trzeba się ganiać z nimi. Dobra, mam bonusa na nieśmiertelność. Stoję sobie w miejscu, to wszystkie potwory dostają obrażenia. Kilka potów tam więcej zużyję, ale potwory będą szybciej padać, bo każdy dostaje obrażenia. Tak samo mam teraz jeszcze bonusika, stoję sobie w miejscu. I nic nie ruszam się, że bo tak wszystkie potwory dostają obrażenia. Jak chcecie, kręcę w kółko, to dostają obrażenia prawie, nie wszystkie. Załóżmy, dwa czy trzy potwory nie dostają, bo one uciekają. Dobra, dobra. Widzieliście filmik już z żywiołaków na pewno. Jeśli ten oglądacie, to i zapewne oglądaliście i poprzedni. To tak, robimy sobie szybciutki skróciki. Nie będziemy tak się rozgadywać, patrzeć na nic. Po prostu bijemy i się widzimy cały czas, jak będziemy coś ciekawego mieli do... no, coś ciekawego. Czy dropnie, czy się pojawią jakieś fajne złote potworki. A teraz sobie normalnie expimy dalej. Bonus spadł od damage'a, zakładamy go. Zaraz spadnie nam wszystkie bonusy, ale to już założymy go, jak już wybije tą całą falę. Level wbity 341. Okej. Okay. Potworów złotych nie było po drodze żadnych, ale jak widzicie, nie ma bonusu od złotych potworów. To tych złotych potworów nie będzie, będziemy mieć jak na lekarstwo. Czyli prawie w ogóle. Mam bonusika od wróżki. Stoję sobie w miejscu. Nie ruszam się, żeby wszystkie potwory dostawały damage'a. I jedziemy z tym koksem dalej, cały czas, bijąc. Widzicie, przez 10 minut ani jeden złoty potwór nie wypadł. Tutaj trzeba dobrze expić na tych mniejszych poziomach.
jak jest aktywny bonus na 2 razy złote potwory. 10 minut minęło. Nie mam ani jednego złotego potwora. Ani jednego, ani jeden potwór złoty przez 10 minut nie wpadł. I teraz musimy się bawić z mniejszymi obrażeniami. Dobra, dobra. Widzicie, teraz to już idzie troszeczkę wolniej wszystko. Potwory mi wolniej spadają, za to dają mi o wiele więcej obrażeń, bo muszę o wiele więcej, o wiele dłużej mnie biją i ja dostaję o wiele więcej obrażeń. Więcej potów mi schodzi za to ubijanie każdego z nich. No i jest nie za specjalnie, właśnie dlatego na wyższych poziomach tu jest dobrze. Nawet jak nie macie bonusu złotego, to i tak dłużej nie bijecie. Ja zapewne jak będę mieć nowy łuk, cały czas chcę na ten 330 kupić, to mi by było o wiele lepiej. Już bym zapewne tutaj nawet bez złotego bonusu sobie w miarę ogarniał to wszystko. Z niczego to tu... Padam. Dobra. Tak to już by wszystko spłynęło. W tym czasie. A tak to muszę bić i się martwić, że mnie... Na którejś fali nie dostanę jakiegoś kombosa dużego i mnie nie złożą. Dobra. Buciki też moje się kończą za 2 minutki. Będę musiał założyć drugie. Nie wiem, ile mam czasu na nich. Sprawdzimy to. Butki mi już spadły, sobie założę je, bo bez butów to tutaj tragedia jest. I mam na 15 minut. Okej. Tamte były chyba też koło 15. To akurat sobie wykończę obie i pójdę sobie odnowić je. Nie mam bonusu na defa, dlatego mi tak dużo biją. Się zdziwiłem, czemu mi tak potwory dużo biją. Minęło dużo czasu, nie wiem ile. Zaraz sprawdzę to. Ile czasu minęło? 15 minut. Przez 15 minut ani jednego złotego potwora nie wpadło. I w takich wypadkach... co ja mogę robić? Liczyć na szczęście, że akurat tym razem, na tym respie kolejnym będzie złoty potwór. Ale jak widzimy, można tylko liczyć na to szczęście, bo nie ma ani jednego znowu. Och, pierwszy potwór złoty. Zaraz zobaczymy to. Expiłem cały exp bez żadnych bonusów złotych. Dobra, chociaż tyle. Teraz, żeby nie padnąć. 528 tysięcy exp, ale... Ale to tragedia jest. 5 minut zostało do końca budków. A ja zaraz się żegnam. Minęło 25 minut. Akurat skończymy misję. Przez 25 minut ani jeden złoty potwór nie wypadł. Przez 25 minut ani jeden złoty potwór. Jaka to tragedia była. Exp w ogóle nie leciał. Bez tych złotych potworów to jest... Słabizna. Słabizna. Myślałem, że już do końca nie będzie ani jednego złotego potwora. Chociaż jeden się ulitował i pojawił się na samym końcu. Chociaż jeden. Tragicznie. Właśnie jak nie ma bonusu od złotego potwora, to chyba lepszą opcją byłoby pójść sobie na załóżmy na elfy i robić tam sobie polowania. Bo za polowania wpada dosyć dużo expa. Od razu fajniejszy lot tam jest. Litemki lecą, mniej macie waste. Nic nie tracicie potionów, expicie sobie z budkami mistycznymi. I nie stracicie, można powiedzieć, w ogóle potionów. Ale ten filmik jest o żywiołakach. Bez złotego potwora. Przez 25 minut. Ja chciałem expić 30 minut. No i tak będę expić 30 minut. Bo mi się budki obie pary wykończą.
Ale przez 25 minut. Jak ja sobie to myślę. Jaka tragicznie. Tragiczny eks tutaj będzie teraz. Przynajmniej mam nadzieję, że w zarobku nie będzie tak źle. Że zawsze, na pewno wyjdziemy dużo na plus w zarobku. Taki plus jest expo wisk, że najwyżej jak wam expo nie wpada, to zawsze coś tam sobie dorobicie. Czy później będziecie mogli sobie wymienić właśnie te esencje ognia na po prostu na expo. A ja zrobię właśnie z esencjami ognia na jakimś kolejnym filmiku. Kolejny filmik z esencjami ognia. O tak miało być. Dobra. 150 sekund zostało budków. Dokończymy sobie do końca. Okej. Mam bonus. Mam. Oj, jak mnie zbombiły. A było ich tylko chyba 3 albo 4. Albo po prostu się tak nie wyleczyłem, bo widziałem mało potworów i nic się nie ruszałem. I sobie nie leczyłem się, o tak. 120 sekund. Dokończę buty. Nawet jak to będzie ta minutka dłużej, to... No to nic i będziemy mi tak liczyć jako pół godzinki. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Można tylko wzdychać z tej niemocy, że nic tu, kompletnie nic się nie pojawia. Kompletnie nic. Jakoś farta żadnego nie ma teraz. Sekund budków. Zrobimy jeszcze dwie komnaty zapewne i to byśmy kończyli. Będzie około 30 minut. Kolejna wpadca. Myślałem, że może akurat w końcu coś wypadło i zaczynam się trochę respić szybciej. A tu dalej nic nie wypada. Kolejne 5 minut minęło bonusu. Ani jeden złoty potwór nie pojawił się na ekranie. Bez złotych potworów to tragicznie, bo tak za jeden złoty potwór, tak jakbyście sobie z 50 ubili normalnych. To widzicie, jak to wam podbije expo. Tutaj jest 6 potworów. To tak jakbyście... jeden złoty potwór, tak jakbyście zabili sobie... 9. 9 razy 6, 54. To... Mniej więcej tak, jakbyście ubili 9 takich komnat za jednego potwora. Dobra, ja to kończę. Buty się już kończą na wykończeniu 6 sekund. Filmik trwał 30 minut. Doświadczenie 10 kg, 10,5 kg na godzinę. To? Może, myślałem, że będzie gorzej. 10,5 kg na godzinę, to nigdzie więcej na tym poziomie nie wbijecie, nawet jak nie macie tego bonusu. Zobaczymy sobie za jakiś czas na elfy, jak tam wyszło. Ale w dropie też nie za specjalnie, co? Nawet ubiłem wodną esencję jedną. A, ubiłem, żeby właśnie mieć na początku ten złoty bonus, który nie przedłużył się ani na minutę. Ani na minutę. 30 wypadło esencji ognia po 8, 240 kg. I esencji ziemi 40 po 8 kg, 320 kg. 240 i 320. To jest 560 kg na pół godzinki. Dodajmy do tego potionki, 40 kg niech będzie po 500 zł. Tak jakbym je sprzedał na markecie prawie, że. Czyli 560 kg plus potionki 600 kg. Na pół godzinki, na godzinkę 1-2 kk plus 10,5 kk expo. 10,5 kk expo na godzinę. No, w porównaniu do tym, co było ostatnio, 15. To jest różnica o 1/3 gorzej. Ale zarobek też mógł być lepszy. C
co ja mogę powiedzieć? Bywa. Bywa, bywa, bywa. Nic nie zrobisz. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Yo, yo.